Cześć, witajcie w kolejnej modyfikacji na moim kanale do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Sarkeras Artefakt Pradawnych. Wojna jest nieunikniona, więc królestwo potrzebuje magicznej rudy. Wiele ekspedycji zostało wysłanych do kopalni rudy w celach wydobycia. Jesteśmy jednymi z najlepszych sług króla i dostajemy rozkaz, by sporządzić raport o sytuacji w kopalni. Gdy docieramy na miejsce, okazuje się, że to nie będzie nasze jedyne zadanie. Kolejna modyfikacja na moim kanale z krótszych oczywiście. 13. Miejmy nadzieję, że nie pechowa. I co mogę wam jeszcze tu w sumie powiedzieć? Kilka godzin, około 3 godzin rozgrywki oferuje modyfikacja tak naprawdę. Czyli no można powiedzieć, że na 6-7 odcinków coś takiego będzie. Także ciężko tak dokładnie wcelować, bo wiadomo, że czasami tam eksploracje i tak dalej mogą jednak się przedłużyć. Wykonywanie misji też może się jednak tam przedłużyć, więc nie wiem, czy to po prostu twórcy zawsze tam uwzględniają w tych jakby opisach modyfikacji, ale no takie, mówię, 6, 7, może jakieś tam 8 odcinków wpadnie z tej modyfikacji, także więcej dowiemy się oczywiście razem w samej modyfikacji i myślę, że możemy zaczynać bez zbędnego gadania, także lecimy z kolejną, no mówię, miejmy nadzieję, że nie pechową modyfikacją, bo 13 na moim kanale z rzędu, a wy jeżeli byście chcieli być oczywiście jeszcze z moimi odcinkami na bieżąco, to możecie zostawić subskrypcję, jakaś tam łapka naprawdę jest mile widziana, jakiś tam subik. A mówię, o subskrypcji już mówiłem, dobra, sorry, o komentarzu jeszcze nie mówiłem, że jak będziecie chcieli, to możecie zostawić i zawsze oczywiście komentujących zapisuję na slotach, także jeżeli chcecie być na slocie zapisani, to dajcie znać, zapiszę was, no i oczywiście też wspierających będę zapisywał to na samym starcie, bo wspierający mój kanał od razu mają, można powiedzieć, że zagwarantowane to, że tam są zawsze dla nich jest miejsce na slotach, można tak to w sumie nazwać, także nowa gra, jest jakieś intro, o dziwo, no zobaczmy, w nie takiej najlepszej jakości, ale zobaczmy. Mein König, ihr habt mich rufen lassen? Gideon, ich beauftrage euch mit einer wichtigen Aufgabe. Ihr seid einer meiner besten Kundschafter und deshalb glaube ich, dass ihr der richtige Mann dafür seid. Es geht um unsere Erzminen. Wie ihr wisst, rücken die Orks immer weiter in unser Land vor. Um sie aufzuhalten, benötigen wir das magische Erz. Doch seit Tagen warten wir auf den Bericht, wie es um unser Erz steht. Bringt mir diesen Bericht. Die Mine befindet sich nicht weit von hier, in einem kleinen Tal. Ihr müsst euch unbedingt sputen, da wir nicht viel Zeit haben, uns auf eine Schlacht vorzubereiten. Eine Karte zu der besagten Mine findet ihr bei eurer Ausrüstung. Beeilt euch, die Zeit drängt. Natürlich, mein Herr. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Das muss laut der Karte der Eingang sein. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich es niemals für möglich gehalten, was mich für ein Abenteuer erwarten würde. Wracamy po krótkim cięciu. Ja sobie w tym czasie oczywiście zrobiłem zapisy z nazwami moich wspierających, także pozdrawiam wszystkich. No i jeżeli będziecie chcieli, komentujący tam mi jeszcze jakieś tam zapisy, to możecie coś tam dać znać i was pozapisuję na tych slotach. Zaczynamy. Usłyszeć można na samym początku muzyczkę nową, także na plus. Jasna, hędożona cholera, co to było? Jaskinia gruchnęła, na dodatek dostałem tym przeklętym kamieniem w ramię. Zwijamy się z bólu. Dobra, no mamy tutaj niemiecki język, może dla niektórych na plus, może nie. Ja osobiście bym wolał, żeby w ogóle nie było żadnego głosu, jeżeli nie jest to polski. Po prostu wolę jakby samemu wtedy czytać, ten szczur jak się kurde tutaj rzucił. Po prostu wolę wtedy samemu czytać, jeżeli nie jest to polski głos, to wolę samemu to robić, ale jednak ciężko jakby o to, żeby
usunąć chyba te głosy. Nie znam się akurat aż tak bardzo mocno na tych wszystkich jakby plikach, żeby w jakiś tam sposób po prostu usunąć ścieżkę, to znaczy plik, który by odpowiadał za sam głos, jakby nie. Więc tam nie kombinowałem i po prostu zostawiłem, będziemy musieli przeżyć, jeżeli komuś to się nie podoba, no to będzie musiał trochę przeżyć, no ja też tak nie do końca przepadam, ale no damy radę może, razem damy radę, szlachetny grzyb, nieźle. Dobra, co też na plus, to samo intro na samym początku, to też fajnie, no jednak nie było ono w jakiejś tam naprawdę mega dużej jakości, ale no było, także to też na plus, więc fajnie, że jednak postarali się o to. Zaraz sobie zerkniemy też na nasze atrybuty, statystyki, jak wyglądają na samym starcie, bo jednak coś tam możemy bić w sumie. Coś tam znaczy bijemy, więc na pewno coś tam jakby mamy więcej na samym starcie rozdane w samą siłę czy coś. Dobra, poczekajcie, bo ten wilk jeszcze się na mnie tutaj chciał rzucić. Dobra, no sama siła 15, dobra, to jednak przesadziłem. Zręczność też 15. Mamy zerowy poziom. Ale punktów życia mamy 70, a nie 40, tak jak zawsze na zerowy, więc to na plus. No i mamy ten pancerz królewskiego posłańca. 15 bronią, 10 strzały. Okej. Okay. Dobra, możemy sobie jeść to, co tam zebraliśmy jak na razie. I trzeba będzie się oczywiście tutaj rozejrzeć, no jak na razie no musimy jakby przebrnąć przez te potwory. Kolejny szlachetny grzyb, fajny w sumie, że jakieś takie nowe grzybole możemy znaleźć. 15 do HP i 5 do many, fajnie. No będzie trzeba po prostu przedostać się, tam już i tak widać jakąś chatkę, jakiegoś człowieka. Tam dalej też jakiś namiot jest, w ogóle jakiś most, przejście, dobra. Będzie co zwiedzać, myślę. Ale no mówię, na początku samym po prostu przedostajmy się przez te potwory. Jeżeli one są tutaj tak dość na początku i jakiegoś tam większego problemu nas nie sprawiają, to po prostu sobie je zabijmy. Jeszcze się zablokowałem od drzewa, cholerne. Ale dobra, powinniśmy sobie poradzić. Tam wilk z tyłu, widziałem się jeszcze czaju. Mam nadzieję, że nie na ścierwojada, którego chciałem upolować. Może po prostu zabijmy go szybko. Młody wilk, dobra, fajnie. Czyli bezproblemowo. Bo wiecie, też jednak tutaj będzie szansa na to, żeby coś tam ciekawszego znaleźć niż same rośliny, chociaż nawet jeśli same rośliny będą, czy tam grzybki, to i tak nam to pomoże pewnie w dalszej części rozgrywki, jeżeli będziemy tam właśnie eksplorować dalej, no bo widzicie, jednak już jak na samym początku potwory są jakieś, to pewnie później też będziemy jakieś spotykać, no i będzie fajnie, bo można troszkę przeeksplorować, bo w sumie w poprzedniej serii tak typowo było pod fabułę wszystko i głównie wykonywaliśmy zadania, więc tutaj będziemy mogli się troszkę wyszaleć znowu w sposób taki, żeby po prostu no bić się z różną zwierzyną i tak dalej. Fajnie, bo też możemy ogólnie skóry od razu pozyskiwać. Okej, to też taka ciekawostka. No ta muzyczka, kurde, tak... Nie wiem, no... Ciężko mi powiedzieć, czy to tak pasuje do gotikowego klimatu? To oczywiście fajnie na plus, że jest nowa. No szczerze mówiąc... Nie jest jakaś tam zła. Tylko bardziej pasuje do jakiegoś miasta, co nie? Tak myślę. Tak mi się wydaje, że bardziej do jakiegoś miasta naprawdę pasuje. Momentami. Tu jakieś... No naprawdę, tak, tak. Coś takiego myślę. Smoczy korzeń po prawej stronie widzę na pinku. Trzeba go wziąć. Kurde, no nie jak cepem. O nie. O nie, o nie. Dobra, na szczęście to młody też. Tak jak przedtem. Strasznie krótki jest ten miecz. Jest trochę problem. Ale dobra. A, no to tak. Ten się rzucił, który przedtem chciał się na mnie rzucić. Dobra. Ten wilk młody, okej. Ale no mówię, wyczyścimy sobie tutaj to wszystko, nie? Tam jest jakieś przejście. Bębny słychać jakieś. Ha, ciekawe. To może być ciekawe.
dalszej części, w dalszym etapie naszej rozgrywki, nie? Zapewne będzie można tam pójść, może z jakiejś innej strony, albo jakoś te skrzynie po prostu będziemy mogli sobie kiedyś tam przepchnąć, zdjąć. Miałem ten smoczy korzeń zabrać, który był tutaj dokładnie. Kretoszczury jeszcze, okej, okay, najpierw może uleczmy się. Mięso kopacza weźmy, leśną jagodę. Dobra, i rośliną leczniczą jeszcze, okej. Okay. Dwóch biegnie od razu. Są dorosłe. O nie, to nie, 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 to nie jest sposób. Szkoda, że dwa od razu na mnie lecą. Mam łuk? Nie, nie mam łuku. O, teraz może? Okej, okay, rozdzielili się elegancko. Dobra, teraz fajnie wyszło. Dobra, możemy przyspamować. Zdążymy go dość szybko zabić. Wiem, że tego HP trochę schodzi wtedy, ale... Okej, możemy ziółko. I to będzie chyba ostatni już krytoszczur i ogólnie potwór po tej jakby części. Więc będziemy mieli tutaj już wszystko jakby wyczyszczone. I będzie można porozmawiać sobie z tamtym gościem i dalej odkrywać te tereny. Będę musiał tą muzykę i tak ściszyć na pewno. Dobra, będzie git. Co też chciałem powiedzieć na plus, to to, że jest też znowu nowe miejsce. O, tam widać w ogóle jakiegoś strażnika na tym moście na górze. Też nowe znowu miejsce, więc naprawdę fajnie. To jest bardzo, bardzo duża, bardzo duży pozytyw tego, że no jednak w to gramy. Tu jeszcze grzyb jakiś się schował. Że w to gramy jednak jest nowa jakby mapa, co nie? Więc to naprawdę na plus fajnie, że się jakby nowe tereny odkrywa. Nie mówię też, nie hejtuję oczywiście tych modyfikacji też, które jakby... A, jeszcze ścierwele, które jakby mają zachowane mapy. Przez przypadek... Dobra, mniejsza. Które jakby mają zachowane mapy. Z, nie wiem, zwykłego godzika czy coś. I tam może delikatnie przerobione, albo nawet czasami nie. Ale po prostu fajnie, jak się pojawiają takie... nowe mapki, jest po prostu ciekawiej o wiele, na pewno. Bardzo głośny wodospad się zaczyna. Dobra, no i będzie dużo naprawdę, jak na razie, potworów do zabijania. No ciekawe, czy wielka jest ta wyspa. Musimy dotrzeć do tej kopalni, co nie, a tam pewnie na górze jest ta kopalnia. Tylko, że no... to nie będzie nasze jednak jedyne zadanie. Nie chciałbym też marnować niby tych szlachetnych grzybów tak dużo, bo one jednak tam manę też nam przywracają, ale jednak tak naprawdę to praktycznie jako wojownik jesteśmy, więc nie mamy problemu z żadną maną. Także na spokojnie. Dobra, możemy się tutaj jeszcze przejść kawałeczek, sprawdzić, czy aby na pewno wszystko zebraliśmy, no bo wiecie. Że fajnie zbierać jednak to wszystko. No tak, ta muzyka naprawdę czasami tak jakby no za mocno gra, powiedzmy. I pasuje to do jakiegoś takiego miasta bardziej, no. Tak myślę, takie moje zdanie, taką opinię wyrażam. O, korzeń leczniczy, widzicie? A to dużo leczy. 30. No i całe HP mam elegancko. Jakiś smoczy korzeń by się może jeszcze tu przydał. Nie schował się żaden jeszcze? A i ten odcinek, kurde, jest godzina 17. Wrzucę go chyba też wam na czwartek. Tylko jakoś tak 21, 22 może wleci. To będzie już w sumie jako trzeci odcinek, ale no to zakończenie poprzedniej serii było dość krótkie, także może chyba wrzucę, jeżeli mi się uda po prostu. Jeżeli zdążę. Bo jest, no mówię, 17.01. Także... No dobra. Ciemne grzybole. Co to takie przejście? A, tutaj, okej. Okay. Myślałem, że takie ciasne przejście. Pogadajmy sobie z nim, Vigo. Hej! Hallo. Hi, wer bist du denn? Dich kenne ich ja gar nicht. Mein Name ist Gideon, ich bin hier um den Erzbestand zu erstatten. Allerdings gibt es da noch ein Problem. Ein Problem? Du solltest zu Marek am Eingang der Erzmine gehen und mit ihm reden. Aber falls du mal kurz Zeit hast, könnte ich auch deine Hilfe gebrauchen. Ist nichts Großes. Hast du Waren zum Verkaufen? Hauptsächlich Jagdgegenstände. Du kannst ja mal schauen, ob dir etwas gefällt. Ich möchte handeln.
Hier ist mein Sortiment. Okej, okay, może nas widocznie czegoś jeszcze też uczyć, no i możemy z nim handlować, więc fajnie będzie można, nawet jeśli sobie coś tam sprzedać, jak będziemy czegoś potrzebować, no ale widzę, że tu same jakby łuki ma, no bo jednak, no, myśliwie, no to bardziej pod łuki. Kannst du mir etwas beibringen? Nun, ich bin ein guter Jäger und könnte dich in Geschick trainieren und deinen Umgang mit dem Bogen verbessern. Dobra, łuki i zręczność, okej. Was hast du denn für ein Anliegen? Es geht darum, dass mir mein Amulett aus der Hand gerutscht und in diesen kleinen See hier gefallen ist. Ich erkenne leider unter Wasser nur sehr wenig, da ich eine Sehschwäche habe. Aber vielleicht könntest du ja mal nachschauen. Ja, das ist kein Problem. Ich bringe es dir nachher gleich wieder. Das wäre echt klasse. No dobra, pomożemy mu ten amulet odnaleźć, bo Viggo ma widocznie tutaj jakąś delikatną wadę wzroku, no i nie poradziłby sobie za bardzo, więc skakujmy. Mam nadzieję, że nie zjem jakiś rekin tutaj, nie? Nowy wpis, czekajcie, znalazłem amulet rybaka na dnie jeziora. Dobra, ale... Czy on jakby wpadł nam do ekwipunku z automatu? Czekajcie, czekajcie, bo... Ja go tak naprawdę jeszcze nie podniosłem. I teraz zastanawiające, czy... Da się w ten sposób wejść po drabinie. Fajnie by było, ale chyba się nie da, nie? Chociaż nie jestem pewien, może jakiś przycisk za to odpowiada, bo no jednak, kurde, no po coś ta drabina... Jest, okej, okay, jest amulet Viggo, on po prostu jakby wpada z automatu do ekwipunku, więc niby też dobrze, bo jednak no... Hey. Podnieść coś pod wodą, to wiecie. Hier. Wow, jak to jest. Dafür bekommst du diesen Heiltrank und einen meiner Bögen. Eliksir jeden z łuków, o fajnie. No dobra, elegancko. Zawsze to coś. Łuk się czasem może przydać, nawet mamy jeszcze 30 strzał, więc bardzo fajnie. Weźmy sobie to wszystko. Nie wiem, czy nurkować jeszcze raz? Wiecie, w celu sprawdzenia czegoś, bo może jednak coś tam twórcy mogliby ukryć. Coś takiego, co byśmy mogli sobie po prostu wziąć i by nam się przydało. Czasami tak właśnie bywa, chociaż... No dobra, sprawdźmy. Popłyniemy sobie po prostu, nie jest jakoś tam bardzo też głęboko, więc nie będzie żadnego problemu. No niby nic nie widać jak na razie. O, w rybę jak wpłynę? O nie. Prawie mnie zjadła. Nie, raczej nic nie ma. Ale sprawdziliśmy, więc spoko. No i teraz tak. Tam też jest jakieś przejście. No i teraz tak, dobra. Tutaj sobie najlepiej może, bo widzę, że tym brzegiem za bardzo nie mogę wyjść. Czyli tutaj, okej. Okay. Tak wszystko zabierałem raczej tak, więc możemy sobie teraz iść w tę stronę. Tam jest jakiś namiot, są kretoszczurki, nic za wodospadem nie jest ukryte. No, taki wodospad, no taki trochę mały, ale coś tam zawsze mogli niby ukryć. Magienna zielska w ogóle. Tak zbierajmy, dobra, kretoszczur jaki kurde agresywny się tak na mnie rzucił od razu szybko. O, to jest kurde ciekawe, widzieliście? Motylek. To chyba pierwszy raz widzę. W Gothiku. Ale nie wiem, czy w Kronikach Myrdany to widziałem. Ale ładne. Żółwie ogólnie widziałem, jak się schował jeszcze. Kolejny, ogólnie widziałem w Gothiku Trójce chyba jedynie, no i... No w Kronikach były chyba, ale kurde. Nie no, propsy. Też na plus. Są jakieś takie, nie? Delikatne coś tam smaczki, co... Takie nietypowe rzeczy po prostu, co się pojawiają. Nowe jakieś. Fajnie. O, wyszły. A jak podejdę? Czasami się boją, czasami nie. Fajnie, okej. Okay. Kogoś my tutaj w ogóle znajdziemy? Wygląda na... Nawet dwa namioty w sumie są. Dobra, wilk. Młody? Młody, okej. Okay.
No, kryta dostał. Wygląda na to, że no ktoś powinien tu być, nie? I dobra, następnie będziemy sobie szli tam, tam jest paladyn. I tak, zaczyna się ta kopalnia, tam dalej jest jeszcze kolejny strażnik, okej. Dobrze, dobrze, tak sobie... Chciałem się po prostu tak zorientować, jak to wygląda. Dobra, bo w tych krzakach coś tam poukrywane widzę, jest, no właśnie. Już spokojnie idziemy do tych namiotów, tylko chciałem jeszcze sobie tutaj zerknąć. Czy czegoś tutaj jeszcze ciekawszego nie znajdziemy? O, jakaś mikstura, fajnie. Złoto. Dobra, chyba to wszystko. Sprawdzimy sobie te namioty jeszcze, w ogóle to uleczmy się. Jak to tam wygląda z levelem? A mamy już kolejny poziom, no tak, już nawet nie zauważyłem, kiedy dostałem ten poziom. Punkty nauki mamy do rozdania jak coś, ale no... Bardziej jak chciałem zostawić na może siłę albo jedna ręka, co nie, niż ten łuk czy tam zręczność. Chociaż jeżeli jest dostęp... jeżeli jest dostęp do łuków... i do nauki łuków i ogólnie do zręczności, to niby można by było coś tam pójść. Będę musiał się zastanowić, ale jeżeli nie jest to jakaś tak bardzo długa modyfikacja, no to jednak może pod siłę bardziej będzie to wyglądało niż pod łuki, no bo jednak jakby to dłużej trwało troszkę, dłużej ta modyfikacja trwała, no to można by było pod te łuki pójść. Full na przykład. Dobra, czyli okazuje się, że tutaj nikogo nie ma. Amulet jakiś. Uzdrowiciela. Jesteśmy trzema braćmi z kasty. Razem jesteśmy silniejsi. Plus 40 punktów aż. Nieźle. To jest naprawdę w cholerę. Zobaczcie, mamy 122. Teraz, żeby, no właśnie, napełnić sobie życie, no to troszkę będziemy musieli klikać, no bo jednak... Wiecie... Tego HP nam trochę doszło. Okej, czyli mamy łóżka, tak naprawdę mogę się przespać. Ale dobra, już nic. Okej. Dwie ważki. Pojedyncze, pojedyncze musimy. Nie wiem, czy to młoda, czy nie. Czy, to znaczy młody. Ale nie jest jakoś tam problematyczne to. Chociaż... Kurde, no to jest właśnie najgorsze, że one tak... Dobra. Możemy w sumie tego z łuku jakoś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z łuku. Okej. Okay. Nie jest źle. Na krzepice... No, 4 strzały. Na krzepice czasem lepiej z łuku, no bo jak jeszcze coś im się tam odklei i nagle podlecam tak wysoko, że nie można ich trafić, to jest wtedy problem. I wtedy wyciągamy łuk i wszystko... Jest jasne, bo sobie z nimi radzimy. Dobra, wiecie co? Taki wstępniak, myślę, może wam wystarczyć. Żółwiaki nie będziemy zabijać, oczywiście żółwiaków. Broń Boże. O, mikstura ukryta, coś jeszcze? Skórzany mieszek, zobaczcie, lubię właśnie to, naprawdę. Podkreślam zawsze, że lubię to, jak jest coś poukrywane. W jakichś takich różnych dziwnych miejscach. Niekoniecznie dziwnych, ale w takich... Co nie każdy jakby zerknie, nie? Dobra, no mówię. Taki wstępniak myślę, że możemy zostawić. W następnym sobie odcinku oczywiście tam pójdziemy, no bo nigdzie indziej i tak nie musimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Przypominam, że możecie właśnie tego suba zostawić, jeżeli byście chcieli być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Ogólnie, żeby sobie tam obejrzeć, to możecie obejrzeć poprzednie modyfikacje, bo tego jest już trochę. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć.